tym dniu miasto docenia nauczycieli, którzy nieustannie pracują nad rozwojem swoich uczniów, inspirują i dbają o ich lepszy start w nadchodzącą przyszłość. Wręczenie nagród prezydenta miasta dla wyróżniających się pedagogów to symboliczne podziękowanie za ich pracę. Jak powiedziała Anna Mieczkowska, edukacja to nie tylko proces przekazywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie charakterów, budowanie wartości i rozwijanie umiejętności życia w młodych ludziach, którzy już za moment będą stanowić naszą przyszłość. To właśnie nauczyciele stoją na pierwszej linii tego ważnego procesu. Jako nauczycielka z dumą patrzę na kołbrzyskich nauczycieli, którzy potrafią zdobywać się na coraz to nowe wyzwania tylko po to, aby podnosić jakość kształcenia i wychowania młodzieży i dzieci w Kołobrzegu. Wasza otwartość na świat, trud pracy, ale również ogromne zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia zasługują na wielki szacunek i uznanie. Szanowni Państwo, praca z młodzieżą i z dziećmi nie jest prostą pracą i nie jest prostą sprawą, bo w dużej mierze od Was zależy kształtowanie ludzkich charakterów i od Was zależy, jacy ludzie kiedyś będą budowali nasze miasto, naszą lokalną wspólnotę, ale również nasz kraj, naszą ojczyznę. Ale mimo wszystko dla mnie jest to jeden z najpiękniejszych zawodów świata. Jest to zawód, w którym każdy nauczyciel, każda nauczycielka ma szansę wykazać się swoją kreatywnością, pomysłowością. Jest to zawód, który jest otwarty na drugiego człowieka. Zawsze wspólnie z prezydent mówiliśmy o wspólnej linii dotyczącej kołobrzeskiej oświaty, mówił starosta. Tej szeroko rozumianej, tej, dla której Państwo jako nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, w przedszkolach przygotowujecie młodzież, gdzie młodzież ta w Państwa szkołach kwitnie, a często w naszych szkołach średnich, dla których jesteśmy organem prowadzącym, owocuje. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Gratuluję tym osobom, które pewnie za chwilę zostaną zaproszone na scenę w celu odebrania nagród, wyróżnień. A nawiążę jeszcze do słów Pani Prezydent, która mówiła o tym, że Państwo czynią dobro, proszę pamiętać, dobro to jedyna rzecz, która dzielona bardzo szybko się mnoży. Podczas uroczystości nagrodą prezydenta miasta uhonorowano nauczycieli szkół podstawowych oraz kołobrzeskich przedszkoli.